Koncert, musimy wam zadać kilka pytań, które pozwolą nam ustalić strategię. Znaczy, my będziemy wiedzieć, jak się dostosować do państwa oczekiwań. Te pytania są następujące. Kto z państwa jest z Krakowa? Ręka do góry. Dziękuję bardzo. Proszę opuścić rękę. Kto z państwa jest z Warszawy? Ręka do góry. Dziękuję bardzo. To nam bardzo dużo ułatwia. Czy ktoś z państwa jest Anglikiem? Ręka do góry. Dziękuję bardzo. To też nam dużo ułatwia. Czy ktoś z państwa nie rozumie po polsku? Nie rozumiem. Rozumiem, czy jest ktoś z Meksyku? To powoduje, że po Indianach nie pojedziemy. Dobrze, rozumiem. Czy ktoś z państwa jest po raz pierwszy na naszym koncercie? To dobrze, znaczy, że możemy powtarzać stare głupie żarty. Jakieś to pytanie miałem zadać? Nie możemy, nie możemy. Kto z państwa głosował na samoobronę? Bartek głosował na samoobronę. Nie, ja siebie głosowałem. Nie, pewnie nie wiem, czy państwo wiedzą, ale zespół Beltane ma bardzo dużo wspólnego z rolnictwem. Ostatnie badania okazały, że nasz basista jest burakiem. Nie,
tej żonie cukru, na żonie cukrowej. Nie, ale dobrze. Ale nasz Bartek, znaczy nie, my się też z niego śmiejemy, oczywiście. A ile waży ta gitara jego? Słucham? Ile ta gitara jego waży? Ile waży? No. Sądząc po tym, jak jest zgięty oraz po stanie jego kręgosłupa za dużo, ale... O, to... To nawet jest taka rzadka okazja, kiedy Bartek gra na Państwa surfówkę. Ona mu nie zawsze wychodzi, ale dzisiaj jest nieźle, naprawdę. Nie, my się z niego śmiejemy, oczywiście jest fajnie, bo nie ma tak jak się pośmiać z kogoś. Zawsze jest w grupie potrzebny kozioł ofiarny, na którego się zwala. On jest naprawdę bardzo fajnym kozem ofiarnym, bo on to jakoś wytrzymuje. Gorzej ze mną po koncercie. Będę już na następnym koncercie będę zupełnie innym człowiekiem. Prawdopodobnie nie spędzę już więcej Sylwestra z dwójką, bo więcej nie spędzę Sylwestra sobie ma jedynkami. Ale wiem, że zagramy utwór kolejny, który rozpocznie dla was nasz gitarzysta okulista.